Zakładam, wśród tego, co pan powiedział, że tak zwana polityka multikulti i sprowadzanie, masowe sprowadzanie do Europy uchodźców islamskich czy imigrantów islamskich jest również elementem tej rewolucji, o której pan mówił. Po zamachu w Nicei w internecie zaczęła krążyć taka mapa, na której są pokazane główne państwa europejskie i we wszystkich tych państwach nastąpiły jakieś akty terroru, przemocy, zamachy i tak dalej o rodowodzie islamskim. Polska jest od tego wolna, tak ta mapa miała taką wymowę. Chciałem zapytać, czy pytanie brzmi nie czy, tylko kiedy zostanie to również u nas? Na szczęście ci uchodźcy nie chcą do Polski przyjeżdżać, bo gdyby chcieli, to żadna siła by ich nie zatrzymała, obawiam się. Ja zastanawiałem się, czy jest jakieś rozwiązanie liberalne tej kwestii, bo jeśli, wprawdzie już nie mamy dużo czasu, ale jednak chciałbym zwrócić uwagę Państwa na parę aspektów tej sprawy. Po pierwsze, na skutek wojen o pokój, rewolucji jaśminowych, misji stabilizacyjnych i tak dalej, wiele krajów Bliskiego Środkowego Wschodu i Afryki Północnej zostało wtrąconych w stan krwawego chaosu. Nie wszystkie, bo na przykład Jordania, którą rządzi tyran, wcale nie została wtrącona, ale Jordania w 1994 roku podpisała traktat pokojowy z Izraelem. To wiele wyjaśnia. Ten stan krwawego chaosu sprawia, że kraje, które pierwotnie były, mniejsza o to, czy słusznie, czy niesłusznie, uważane za zagrożenie dla Izraela, już takim zagrożeniem być przestały, bo one są zagrożeniem same dla siebie w tej chwili. To jest powodem, dla którego ta wędrówka ludów, czwarta w historii Europy, ma miejsce. Ten stan krwawego chaosu. Ale jeszcze warto zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Otóż wśród tych uchodźców dominują 70% według statystyk mężczyźni przed ukończeniem 30 roku życia, więc mężczyźni zdolni do walki. Ogołocenie tamtych obszarów z takich mężczyzn dodatkowo to zagrożenie zmniejsza, ale dla Europy oczywiście zwiększa. No i już zaczynamy doświadczać pierwszych symptomów. I wreszcie jest jeszcze jedna rzecz. Jeśli wierzyć informacjom prasowym, a one chyba są wiarygodne, że wyekspediowanie takiego jednego podróżnika kosztuje kilka tysięcy euro, tu nawet w Europie to jest duża suma, cóż dopiero mówić tam, w krajach zniszczonych przez wojnę, gdzie ludzie potracili dorobek całego życia, a jednak ci podróżnicy te pieniądze zdobywają. W jaki sposób? Pożyczają od kogo? Przecież od takich samych biedaków jak i oni, mało prawdopodobne. Ktoś musiał stworzyć inżynierię finansową, linie kredytowe i w związku z tym, ponieważ rodzina została tam jako zakładnik, to nic dziwnego, że ci uchodźcy się kierują do państwa najwyższym socjalu, bo to trzeba szybko działać, a nie tam gdzieś tam w Polsce to latami by tam trzeba było czekać, aż wszyscy by poumierali. W związku z tym u nas nie. Jakie jest rozwiązanie liberalne? Bo mnóstwo ludzi tam się karci tych moralnym szantażem takim, że to jak to winy, jesteście chrześcijanami. Tak? Otóż gdyby się tym nie zajmowały rządy uchodźcami, tylko obywatele, no to jak ktoś chce przyjąć u siebie gości, to żadna władza nie powinna mu zabronić ich przyjąć. Ale to muszą być deklaracje poważne. Jeżeli ktoś stoi na stanowisku, że trzeba przyjąć uchodźców, to niech ich przyjmuje, ale musi złożyć notarialne zobowiązanie, żeby takiego uchodźcę utrzymywał na własny koszt, kwaterował, żywił, odziewał, leczył w chorobie, bez możliwości jednostronnego, wcześniejszego wypowiedzenia takiego zobowiązania, no i złożyć poręczenie majątkowe. To wtedy proszę bardzo. A jak nie, no to jest próba kradzieży z uchwałej, bo to jest tak, jak ja bym na przykład zaprosił do siebie gości, a potem całą wieś usiłował zmusić, żeby się na nich składała. No to jest kradzież z uchwała.
Państwo powinno bronić obywateli przed każdą formą kradzieży, zwłaszcza przed formą kradzieży zuchwałej. I takich, którzy tam demonstrują na Placu Zamkowym, że trzeba przyjmować uchodźców, to zresztą większość z nich sprawiała wrażenie, że są utrzymywani przez rodziców, więc to w ogóle deklaracje zupełnie niepoważne, ale to trochę ich tak uświadomić, im przypomnieć, skąd im wyrastają nogi, bo to rzeczywiście potem, jeżeli władze państwowe by się zaczęły uginać przed taką presją, no to rzeczywiście byśmy płakali krwawymi łzami. Myślę, że ta sytuacja doprowadzi do, znaczy może doprowadzić, przepraszam, może doprowadzić, bo Franciszek, książę de La Rochefoucauld, mówił, że tylko dlatego Pan Bóg nie zesłał na ziemię drugiego potopu, że się przekonał bezskuteczności pierwszego. Więc nic nie jest pewne, ale może to doprowadzić, te ekscesy, te zamachy mogą doprowadzić do takiego odzyskania poczucia rzeczywistości przez narody europejskie, dosyć skutecznie oduraczone przez tę propagandę. I ja takie podejrzenie powziąłem, że ktoś o tym myśli serio po tych sylwestrowych igraszkach w Niemczech. Otóż zwróciło moją uwagę jedna rzecz, że te sylwestrowe igraszki w różnych miastach się odbywały, ale modus operandi wszędzie był identyczny. To znaczy, że ktoś to jednak centralnie musiał zorganizować. A skoro tak, no to nie trudno się domyślić, kto. Jedyna możliwość to jest taka, że niemieckie służby muszą mieć tam agenturę w tych środowiskach. No byłoby dziwne, gdyby nie miały, nie penetrowały ich tam na wylot, prawda? I ci konfidenci ich sprowokowali do takich... Właściwie i społeczeństwo niemieckie zaczęło odzyskiwać poczucie, że przynajmniej część. Czym to się skończy, to czasami, jak sobie pomyślę, to mi ciarki przechodzą po grzbiecie, ale to zaczęło odzyskiwać poczucie rzeczywistości. I to stosunkowo niewielkim kosztem, bo tam parę panienek zostało pomacanych, no nic tam się nie będzie wspominać do końca życia, traumy, prawda? Także może większa para. Stosunkowo niewielkim kosztem cały duży naród zaczyna zawracać w miejscu. Więc to pokazuje, że odtrutka na różne propagandy może być skuteczna, ale to rzeczywiście takie traumatyczne przeżycia trzeba spowodować. Postanowiłem sprawdzić, co się zmieniło, jeśli chodzi o statystyki religii na świecie, przynależności wyznaniowej na świecie. Okazało się, że nic się nie zmieniło, że proporcje między chrześcijanami a muzułmanami są takie same, jak były 50 lat temu. To znaczy, że nie istnieje problem jakiejś islamskiej ofensywy. To tylko znaczy, że chrześcijanie mają problem sami ze sobą. Problem jest po naszej stronie, nie po stronie muzułmanów. Muzułmanie zawsze tacy byli. Tyle tylko, że chrześcijanie się kiedyś z nimi bez ceregieli konfrontowali. I można poza Unią Europejską świetnie funkcjonować i nic złego się nie dzieje. Handel kwitnie, swoboda obrotu towarami jak najbardziej i to jest to, co nam wszystkim, można powiedzieć, chodzi. Przyszłość Unii Europejskiej będzie, najbliższa przyszłość Unii Europejskiej będzie oczywiście zależała od dwóch takich wydarzeń. O pierwszym już wspomniał pan redaktor Stanisław Michalkiewicz, to jest decyzja Wielkiej Brytanii w sprawie ewentualnego Brexitu, czyli wyjścia albo zostania w Unii Europejskiej. A druga zależy od tego, co się wydarzy w takim państwie jak Turcja.